Święty Tomasz Zakwinu rozważał różne aspekty zmartwychwstania pańskiego. Oto niektóre z tych rozważań zawarte w trzeciej części Sumy Teologicznej, w kwestii 53. Czy Chrystus był pierwszym, który powstał z martwych? Na co Święty Tomasz odpowiada, i zmartwychwstanie jest przywróceniem ze śmierci do życia. I człowiek może być wyrwany ze śmierci na dwa sposoby. Po pierwsze, gdy zaczyna żyć na nowo, po tym jak umarł. Po drugie, gdy nie tylko zostaje wyzwolony ze śmierci, ale również z jej konieczności, z możliwości powtórnego umierania. I to jest prawdziwe i doskonałe zmartwychwstanie, ponieważ tak długo jak człowiek żyje, podlega konieczności umierania i śmierć panuje nad nim. A zatem, gdy ktoś jest uratowany ze śmierci jedynie w taki sposób, że zostaje uratowany tylko chwilowo z tej aktualnej śmierci jest to zmartwychwstanie niedoskonałe. Chrystus zaś jako pierwszy zmartwychwstał zmartwychwstaniem doskonałym, ponieważ zmartwychwstając był pierwszym, który zyskał życie całkowicie nieśmiertelne. Wedle listu do Rzymian, rozdział 6,9 Mówiącego, iż Chrystus powstawszy z martwych już więcej nie umiera. Zaś poprzez niedoskonałe zmartwychwstanie niektórzy zmartwychwstali, co prawda, przed Chrystusem, będąc jednak tylko rodzajem figury jego doskonałego zmartwychwstania. Niemniej ci, którzy zostali przywróceni do życia w Starym Testamencie lub ci przywróceni do życia przez Chrystusa, musieli umrzeć ponownie. Następnie Święty Tomasz zapytuje, czy Chrystus był przyczyną swego własnego zmartwychwstania. Na co odpowiada cytatem słów Pana Jezusa z Ewangelii według św. Jana, rozdział 10, 17-18, mówiącym: Ja życie moje oddaję, aby je potem znowu odzyskać. Nikt mi go nie zabiera, lecz ja od siebie je oddaję, mam moc je oddać. I mam moc je znowu odzyskać. No to święty Tomasz stwierdza, iż to właśnie wskazuje, że Chrystus z dzięki swojej własnej mocy. Co następnie święty Tomasz wyjaśnia dogłębniej, mówiąc, iż w wyniku śmierci Chrystusa jego boskość nie została oddzielona od jego ludzkiej duszy, ani od jego ludzkiego ciała. A zatem dusza i ciało martwego Chrystusa. Mogą być rozważone w dwóch aspektach. Po pierwsze, w odniesieniu do boskości Chrystusa, po drugie, w odniesieniu do jego stworzonej natury ludzkiej. Dlatego, wedle mocy jego boskości, zjednoczonej z jego ludzką naturą, jego ciało i dusza ponownie połączyły się. I to jest wskazane w drugim liście do Koryntian, rozdział 13,4, mówiącym: Chociaż bowiem został ukrzyżowany wskutek naszych słabości, to jednak żyje dzięki mocy Bożej. Z kolei, jeżeli chodzi o ciało i duszę Martwego Chrystusa, wedle samej tylko mocy Jego stworzonej ludzkiej natury, to Jego ciało i dusza nie mogą się ponownie połączyć, ale było to konieczne, aby Chrystus był przywrócony do życia przez Boga. Co święty Tomasz uściśla, mówiąc dalej, iż moc boża jest tym samym co działanie Ojca i Syna. I wedle tego Chrystus był przywrócony do życia przez Bożą moc Ojca, jak i przez swą własną moc.